Słuchajcie, mamy dzisiaj trochę warsztatowo, trochę ładuję akumulatorów, ale to co chciałbym zrobić to jest porównanie kamery z Awaty. Tutaj mamy Awatę, tutaj mamy kamerę klasyczną DJI FPV, często spotykana i lubiana, ja ją też bardzo lubię i w wielu dronach ją mam, a także kamerę, która nazywa się Polar. Ona znowu świetnie się sprawuje w trudnych warunkach oświetleniowych. I to moje wysiłki w tej chwili polegają na tym, że chciałem skonfigurować trzy drony. To jest Protek 35, tutaj jest Pavo 30 i Avata, bo Cinelog niestety nie odpowiadają mi silniki. Muszę sprawdzić, rozebrać go i przelutować prawdopodobnie połączenia silników. Ale chciałem zrobić porównanie tych trzech kamer w normalnych warunkach i trochę tak pod wieczór, żeby zobaczyć na co stać te kamery i czy warto kupować o trzy i kiedy nie kupować. To jest też ważne, bo ja stoję przed dylematem właśnie wydania 200 kilkudziesięciu dolarów na nowy moduł DJI Air Unit O3. Pytanie, czy warto w niego zainwestować? Widziałem różne testy, ale chciałem przekonać się na własnej skórze, więc dzisiaj to robimy. Poskładam Proteka i będę miał trzy jednostki sprawne z naładowanymi pakietami, które mogą już wystartować i zrobimy taki test, nagramy sobie DVR. Tu już mam przygotowane dwa drony, Pavo 30 i Protek. Protek ma kamerę DJI, tą z Air Unitem. Co ciekawe, do Air Unitu ja nie wiedziałem, ale nie pasują inne kamery. Na przykład nie pasowała mi Nebula, może nie Nebula, tylko nie pasował mi Polar. Nie chciała w ogóle współpracować z nim. To jest to. Tutaj przełożyłem Polar, bo tutaj jest Vista. Więc te dwie rzeczy już mamy, Polar i DJI FPV. A teraz jeszcze czas na Awatę. Awata w międzyczasie przechodzi update, czyli aktualizację oprogramowania i to wszystko wymaga paru elementów: aparatura, gogle, dron i aplikacja, więc dzieje się tutaj dużo. Można dostać szału, bo tych urządzeń, których dzisiaj używałem, to chyba z 20 przeróżnych. Różne aparatury, różne gogle, różne zasilanie, różne kontrolery, akumulatory. No szał prawdziwy, ładowarki, nie mogę. I kamery jeszcze zmieniałem, i kable. Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie, mamy bardzo fajny czas i dzisiaj chciałem zrobić rzecz, która jest z życia wzięta, bo ostatnio stanąłem przed takim dylematem, czy zakupić DJI Air Unit 3 i zdecydowałem się, żeby go kupić, słuchajcie, ale nie wiem, czy to była dobra decyzja. Porównamy sobie dzisiaj kamery FPV z Proteka. To jest kamera z DJI Air Unit 1, czyli ta szara, klasyczna kamera DJI z kamerą Cadex Polar. Ona ma fantastyczne właściwości, jeżeli chodzi o low light. No i też klasyczna kamera z Awaty. Mam teraz bardzo dobry czas, jest trochę wietrznie, ale schowamy się do lasu. Jest tutaj spory zakres dynamiczny. Będę Wam na bieżąco mówił, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje odczucia w goglach. Mam dwie pary gogli i dzisiaj będziemy nagrywać tylko na gogle. Także zaczynamy, myślę, że to będzie fajny test. Nie ma dużo czasu przed zachodem słońca, wiadomo, jest w tej chwili zima, ale powinna to być fajna audycja, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Let's go! Mamy to, Protek 35, pełny akumulator, lecę w rękawiczkach, ale ważne, żebyśmy mogli ocenić jakość kamery. Postaram się pokręcić tutaj w miarę blisko, jako że jest wiecznie, 25 megabitów na sekundę, nie wiem, czy z antenami tutaj nie ma kłopotu. Zaliczyłem małą glebę, zwijało mnie na drzewko, ale teraz jest ok. Mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o Proteka. Jest 25 megabitów na sekundę, pomimo że mam ustawione 50. Nie wiem, czy to jest związane z anteną. Teraz wylecimy sobie na pole i skręcimy w prawo, żebyście mieli szansę ocenienia, jak ten obraz się kształtuje. Ja lubię bardzo tą kamerę. Tutaj jest cały Air Unit, mamy dwa akumulatory i w tej chwili 25 megabitów na sekundę cały czas nam się utrzymuje ten bitrate. Polecimy sobie tutaj w prawo i za chwilę zakończymy ten test, bo ja też nie chcę, żeby to były bardzo długie nagrania, bo nam światło się zmieni, więc wracam tu tym protekiem. Przeleciałem nawet, uff, było trochę emocji, ale ogarnąłem. Będziemy wracać. I teraz spróbujemy, czyli to była kamera klasyczna DJI Air Unit, DJI FPV.
Drugi w kolejności jest Pawo 30. Tutaj mamy kamerę Polar, Kadex Polar. Co ciekawe, nie mam tutaj specjalnie ustawień przy nim. Też lecimy w rękawiczkach, bez dodatkowej kamery. Ruszamy 16,3 V. Ustawienia są takie same, 1200. Bardzo podobne ustawienia. Przejdziemy sobie tutaj. Też jest Focus Mode. Ja też dość lubię tą kamerę. Może nie jest tak dobra jak ta DJI FPV, ale daje radę szczególnie po zmroku, w takich warunkach, kiedy mamy przez pół roku tutaj u nas ciemno, to na fajnie daje radę. Ma troszeczkę inne parametry, jeżeli chodzi o całość, ale szczególnie w warunkach słabego oświetlenia Polar jest fantastyczny. Nie wszędzie, ale tutaj jest jak najbardziej tolerowana. Wyleciałem w to samo miejsce. Mamy w tej chwili 50 megabitów na sekundę. Trzyma się jak na Pawo 30. Fantastyczny mały dron. Bardzo go lubię. Oczywiście wahałem się, czy nie kupić sobie na przykład Cinebota. Teraz mamy trochę słaby sygnał RC, więc wrócę już do nas. Ale jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Jakość jest akceptowalna. Uważam, że zakres dynamiczny jest tutaj w porządku. Chętnie bym zrobił jeszcze jeden test. Jeżeli będą takie warunki, to zrobimy. Natomiast tutaj już widać mniej więcej, jaka to jest jakość kamery, jak to wygląda. Tam w prześwietleniach przepala obraz. Zobaczmy sobie na drugą stronę, czy też przepala. Ze słońcem jest trochę inaczej. Teraz się zerwał bardzo silny wiatr. Polecimy jeszcze tam kawałek do tych krzaczków i sobie zawrócimy. Mam takie porywy wiatru dzisiaj. Dobra, w każdym razie to nie wygląda tak źle i uważam, że jakość tej kamery to jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o Polar. Już jest słaby akumulator. Będziemy za moment wracać. Teraz mi bardzo wieje, prawie mi stawia drona w pionie. Ale dajemy radę. Myślę, że damy radę wrócić w ogóle. Ciężko się steruje nim przede wszystkim. Teraz będziemy zmieniać na Awatę i tutaj wiadomo, że też trzeba zmienić gogle, bo ja nie przepinam. To są V1, ale mam też gogle V2 i używam tylko tych dużych gogli ze względu na to, że mogę latać w okularach i mi bardziej pasują. Także za chwilę przyniosę cały komplet dla Awaty. Tu jeżeli chodzi o Awatę, fajne jest to, że nią można latać praktycznie bardzo długo, nie? Tam już Pawo 30 to nam po minucie czy po dwóch minutach zgłaszał, że już jest nie tak. A Awata może latać 10 minut i się nic nie dzieje, prawda? Natomiast bardziej chodzi mi o ten zakres dynamiczny. Zobaczymy dzisiaj, jak ona reaguje w takich warunkach, kiedy jest mniej światła, bo w tej chwili już się zacieniło. I zobaczycie tą różnicę, bo jednak widać tą różnicę. No, ja zdejmę jeszcze filtr w GoPro i nagramy dla porównania jeszcze z rozebranego GoPro. Tylko zdejmę filterek, żebyśmy nie mieli dzisiaj... No bo jest ciemno właściwie. Format. Gogle. I internal storage. Confirm. Formatujemy to i to. Jest trochę zabawy, jeżeli chodzi o DJI i niestety... dobra, format się w obu przypadkach udał. Jak jest za dużo opcji, to też niedobrze. Jeżeli chodzi o ustawienia kamery, sharpness dałem na 0 jeszcze. Pozostałe kolor normalny. Parametry ekspozycji automatyczne. Te paski tutaj w DJI, no one są też skandaliczne. Dużo rzeczy mi dzisiaj tutaj bardzo niestety nie gra. Spróbujmy go przynajmniej przestawić w tryb manualny. Teraz przestawiłem, może to jedno nam się uda. To co chciałem wam pokazać, jak wygląda ekspozycja. Na tyle jest jeszcze dobre światło w tej chwili, że to wszystko dość ładnie ogarnia Awata. I tutaj możemy fajnie polecieć. Lecimy w trybie manualnym. Wydostanę się z lasu za chwilę. Jest troszkę ciasno, ale damy radę. Dobra, i teraz sobie robimy tą rundkę dookoła. Także to co widać, tutaj jest też kapitalne to, że można gimbalem sterować. Że jeszcze przy tych wartościach oświetleniowych to jest wszystko ok, ale wybierzemy się może za chwilę troszeczkę ciemniej jak będzie przy oświetleniu
miejskim i zobaczycie, jakby to wyglądało. Porównalibyśmy tylko z kamerą Polar. I to nam wystarczy. Bo tu jest jeszcze ok. Dużo błędów mi tu wyskakuje w tej awacie co chwilę. Jak nie remote controller stick error, to sensor error. Ale lecę cały czas i nie zrażam się. To jest ta pierwsza próbka. I tutaj jest jeszcze w porządku. Bardzo dobrze się leci. Dużo szczegółów widać. Polecimy jeszcze kawałek do przodu. I tutaj jest fantastyczny też zasięg. 50 megabitów cały czas na sekundę, jeżeli chodzi o bitrate. Lecę dość szybko. Wyłonimy się z lasu i zrobimy taką rundkę dookoła. Także widać, że daje radę awata jeszcze w tych warunkach oświetleniowych. Tam troszeczkę dmucha. Teraz pokazało mi, że jest jakiś błąd karty pamięci w goglach, więc totalny dramat. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Ale przynajmniej zobaczymy, jaka jest jakość tej kamery, bo jedno z drugim ze sobą gra. Tak to mniej więcej wygląda w goglach, także na pewno jest więcej szczegółów. I uważam, że ten Air Unit warto o 3 zainwestować, przynajmniej jedną sztukę do takiej jednostki, którą mamy najczęściej do latania. Tak to wygląda. Wystarczy. Słuchajcie, po tej pierwszej sesji mogę powiedzieć tak, że te kamery są dość porównywalne w normalnych warunkach oświetleniowych. Akurat nam się zmieniły. Musiałem trochę czekać, a nie chciałem czekać, dlatego że chciałem mieć bardzo podobne warunki oświetleniowe. Oczywiście problemy z awatą, jak nie aktualizacje, to stick error, ustawienia po aktualizacji takie, że z defaultu jest sport, a nie manual, to trochę zajęło. Ale mimo wszystko widzieliśmy rezultaty, jak wygląda podgląd w goglach na wszystkie te kamery. I teraz zrobilibyśmy sobie jeszcze jeden test, jak nam tylko się uda, to porównamy sobie kamerę tą Polar, bo ona jest bardzo dobra pod kątem wieczornych ujęć, z kamerą z awaty. Będziecie widzieli tą różnicę, bo to jest naprawdę klucz, jeżeli chodzi o sukces. I zaraz to zrobimy. Zaświecą się tylko lampy uliczne i będziemy działali. Let's go! Gra. Słuchajcie, 7 rano. Robimy testy 3 kamer. Przyjechałem koło kościoła. To jest dosyć fajne światło, bo już zaczyna się powoli dzień. Jeszcze z pół godziny i będzie wschód słońca. Zrobimy krótkie 3 loty, mniej więcej po minucie, może półtorej. I porównamy sobie te kamery. Czyli mamy w pierwszej kolejności Polar, Vista. Później zrobimy może Awatę, a na końcu Proteka. Let's go! Zastanawiałem się, jak to wyjdzie i ten test teraz o 7 rano, pół godziny przed wschodem słońca, pokazał ewidentnie, gdzie jest miejsce awaty i też Air Unit O3. Wydaje się, że to jest niewielka różnica, ale to jest przepaść, jeżeli chodzi o kamerę Kadex Polar. Jest niemal noktowizorem.
DJI FPV, ta kamera szara z czarnym obiektywem, jest w środku. Ona jest też niezła, tolerowalna. Tak jak tutaj o godzinie 7 rano było ok. Natomiast jeżeli chodzi o awatę, odpaliłem i widziałem tylko ciemny obraz w goglach. Musiałem podnieść ISO do maksymalnej wartości, dopiero było widać, ale ziarno jest przerażające i ten materiał jest nieużyteczny. Nie widziałem jeszcze nagrania z GoPro, wiadomo, że ustabilizuje, ale wnioski są takie. Jeżeli kupujemy Air Unit O3, to też nie powinniśmy brać pod uwagę recenzji chłopaków z Florydy głównie, Rotor Riot i tak dalej. Musimy też spojrzeć na nasze warunki w Polsce. Ja uważam, że jedną z ciekawszych propozycji jest jednak kamera Kadex Polar, bo mamy przez pół roku ciemno w Polsce. Jeżeli chodzi o latanie, zdecydowanie, no to było praktycznie jak w dzień to, co widziałem w goglach podczas lotu Kadex Polar. Dzięki Wam za uwagę, dajcie znać w komentarzu. Ja zamówię, czy zamówiłem już praktycznie ten Air Unit O3. Wahałem się dosyć długo, zaryzykowałem, ale też wiem, do czego mogę go wykorzystać i nie wszędzie on da radę. Zrobię trochę eksperymentów i zobaczymy, czy zagości u mnie na stałe. To się okaże po tym pierwszym okresie testów. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Trzymajcie się, pa!